Jesteśmy tutaj pierwszy raz w Olsztynie. W zeszłym roku mieliśmy stanowisko w Kościanie. W tym roku byliśmy również na targach Happy Baby i w palmiarni poznańskiej. Wszystkie dynie cieszyły się dużym zainteresowaniem. To jest naprawdę bardzo fajna zabawa dla dzieci. Cieszą się, dzieci wycinają, bawią się tymi dniami, fajny okres jesienny i naprawdę nie ma co tutaj tak rozpaczać, że jakieś święto szatana, bo tak naprawdę wiele, wiele tradycji się wywodzi z jakichś tam starych pogańskich. Reakcje były różne, mieliśmy tutaj takie trzy panie, które bardzo nas tutaj potępiały, stwierdziły, że ogon szatana będzie się ciągnął za nami do końca życia. No my stwierdziłyśmy, że szatan to chyba był bardzo dawno temu, bardzo takie stereotypowe gadanie. My bardziej tutaj propagandujemy uśmiech, zdrowy tryb życia niż szatana.